Już nawet mainstream ostrzega przed fuzją Orlenu i PGNiG-u. Przedszkola LGBT. Francuzi bojkotują mistrzostwa. Misja SpaceX z Rosjanką na pokładzie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, pierwszy temat jest naprawdę niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju, z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. W związku z tym zrobiliśmy dla Was specjalnie wywiad z Krzysztofem Tytko, z inżynierem Krzysztofem Tytko, który rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące krytyki jego postawy wobec właśnie fuzji Orlenu i PGNiG-u. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego wywiadu, to koniecznie go sprawdźcie. Linki macie w opisie i przypiętym komentarzu. Tutaj również, zaraz zobaczycie fragmenty tego wywiadu w slajdzie. No i wszystkich tych, którym zależy na tym, żeby te informacje niosły się dalej, wszystkich tych zachęcam do tego, żebyście udostępniali to zarówno jeśli oglądacie na YouTubie, możecie niżej kliknąć przycisk udostępnij i tam będziecie mieli taki skrócony link i wyślijcie go po prostu osobom, którym myślicie, że taka informacja się przyda. A na Facebooku również wystarczy dać tam podaj dalej, czy coś takiego. I to pomaga zawsze w zasięgach każdego filmu. Dzięki Wam bardzo serdeczne, lecimy z tym tematem. Ilość zasobów, które mamy pod ziemią, się nie zmienia, ale w czasie się zmienia cena. To nie jest wina ani wojny na Ukrainie, ani nie wina Unii Europejskiej. Tworzenie przez dwie dekady giganta energetyczno-paliwowego weszło w końcową fazę. PKN Orlen po wchłonięciu grupy Lotos teraz ma zrobić to samo z PGNiG. Po całej operacji Skarb Państwa będzie mieć prawie połowę akcji Orlenu. Dotąd chronił swoją władzę w spółce tylko zapisami jej statusu, bo nie miał w akcjonariacie większości. Kwestia w tym, czy taki status uprzywilejowujący Skarb Państwa jest dalej do utrzymania. Byli akcjonariusze grupy Lotos i PGNiG mogą mieć podstawę do rozmów przeciw fuzji, a TSUE już kiedyś rozstrzygał sprawę na niekorzyść uprzywilejowania głosów na przykład w Volkswagenie. Przed połączeniem z Lotosem udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wynosił zaledwie 27,52%. W jaki sposób rząd był w stanie z takim udziałem kontrolować spółkę, mianować jej prezesa, wystarczyły zapisy w statusie, które uniemożliwiały każdemu podmiotowi poza Skarbem Państwa głosowania więcej niż 10% akcji na walnych zgromadzeniach. Nawet gdyby ktoś kupił 50% akcji, i tak siłę głosu miałby mniejszą niż polski rząd z prawie 28% akcji. Teoretycznie była możliwość zebrania się trzech akcjonariuszy po 10% akcji każdy i przegłosowaniu Skarbu Państwa. Tu rząd wspierać mogły jednak udziały TFI i OFE zarządzanych przez PZU, PKO i PKO BP. Tak czy inaczej, operacja wrogiego przejęcia teoretycznie była możliwa, choć z pewnością niełatwa. W Lotosie państwo miało przed fuzją 53,19%. W rezultacie wymiany akcji po przyłączeniu obu podmiotów dysponuje 35,66% akcji Orlenu. Można powiedzieć, że teraz siła rządu w akcjonariacie wzrosła i wrogie przejęcie jest jeszcze trudniejsze, nawet mimo tego, że rząd część akcji już odsprzedał na rzecz państwowych PKO BP i PZU, zmniejszając w ostatnich dniach swój pakiet do 31,1%. Kwestia w tym, czy zapisy statutu Orlen powinny pozostać po fuzji i są do przyjęcia dla byłych akcjonariuszy grupy Lotos, no i czy ci nie mogą ich w związku z tym zaskarżyć w sądzie. Przecież w Lotosie żadnych ograniczeń głosowania do 10% nie było, więc sytuacja akcjonariuszy mniejszościowych Lotosu pogorszyła się po fuzji. Połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG to zarazem fuzja trzech odmiennych statutów. Akcjonariusze PGNiG, podobnie jak wcześniej Lotosu, też bazują na statucie bez ograniczenia 10%. Aktualna treść statutu w zakresie ograniczenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu do 10% ogólnej liczby głosów istniejących w spółce nie będzie zmieniana. Jednak co do zasad uchwały o połączeniu PKN Orlenu i PGNiG będzie mogła zostać zaskarżona, a zainicjowanie
zatrzymanie takiego procesu byłoby bezprecedensowe, podobnie jak pozew dotyczący zaskarżenia uchwały w sprawie połączenia PKN Orlen i Lotosu przez mniejszościowych akcjonariuszy, wskazuje Biznes Insiderowi Anna Zabielska, radca prawny Kancelarii Prawnej Hałas i Wspólnicy. Połączenie spółek powinno być bowiem zgodne z statusami obu spółek, ale i dobrymi obyczajami. Nie może również naruszać interesów ani spółek, ani akcjonariuszy, dodała. PKN Orlen uważa, że fuzja prawa nie narusza i akcjonariusze Lotosu, ani w przyszłości PKN IG, zgodnie z wykładnią przepisów, nie mają podstaw do pozwów. Uprawnionych Polaków, czyniąc z nich w przyszłości niewolników. Z samych informacji, jakie możemy znaleźć w internecie, wynika, że już w 2021 roku strona WNP.pl pisała o konsekwencjach, jakie mogą grozić przez mieszanie polityki w elementy zarządzania Skarbem Państwa i naszych kluczowych surowców. W sierpniu bieżącego roku członek do spraw finansowych grupy Orlen podkreślił, dlaczego właśnie tak ważne jest jak najszybsze przejęcie grupy Lotos i PGNiG. Oba te procesy chcielibyśmy domknąć do końca tego roku. One są fundamentalne i dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dlatego, żebyśmy mogli, tak jak dotychczas to robimy, utrzymać te jedne z najniższych cen paliw w Europie. Ciekawe, co? Jak możemy przeczytać w komentarzach na portalu many.pl, ludzie bardzo negatywnie wypowiadają się na temat ruchów grupy Orlen. Kłamią jak zwykle. Tego typu fuzja to likwidacja konkurencji i ręczne sterowanie cenami. W przypadku PiSu to Obajtek będzie zarządzał według poleceń Kaczyńskiego, a pieniędzy potrzebują jak mało kto, aby wygrywać kolejne wybory, więc sięgną do kieszeni wyborców, do kieszeni kierowców i grzejących gazem. Twierdzą również, że już trwa przegląd kadr. Wszyscy menedżerowie do średniego szczebla są wymieniani na właściwych, wskazanych przez Orlen. To wszystko są komentarze z serwisu many.pl, który należy do wirtualnej Polski, no i tam zawsze jest najwięcej opinii ludzi. Można więc przypuszczać, że wszystko to robione jest wyłącznie z myślą o własnej korzyści, chociaż wszystko jest ubrane w słowa takie, jakby to było nie wiadomo z jaką korzyścią dla państwa, dla Polaków. A na chwilę obecną, co będzie się dziać dalej, już jest mało ważne. Dlatego jeszcze raz zapraszam Was wszystkich na nasz wywiad z inżynierem Krzysztofem Tytko, do którego link macie rzecz jasna w opisie, przypiętym komentarzu i tutaj możecie kliknąć. Jest to naprawdę bardzo mocny materiał, który już wywołał dużą burzę w internecie, dlatego jeśli jeszcze Wy pomożecie udostępnieniem tego materiału, to zrobicie naprawdę bardzo dobrą robotę, bo myślę, że to jest temat, na który trzeba rozmawiać w naszym kraju. Dajcie koniecznie znać, co Wy myślicie, jak potoczy się dalej ta cała sytuacja, a my już lecimy dalej. Pokazać, że mamy swoje prawa. Jeszcze ich nie mamy. Chcemy je mieć dopiero. Żeby się dobrze bawić, żeby pokazać, że jesteśmy, żyjemy. W Berlinie powstaną przedszkola dla dzieci ze środowisk LGBT. Twórcy inicjatywy zapewniają, że do placówek będą mogły uczęszczać zarówno dzieci gejów i lesbijek, jak i par heteroseksualnych. Dodają, że obiekty będą przyjazne dzieciom, które nie znają jeszcze w pełni swojej tożsamości seksualnej, czyli na przykład dla chłopców, którzy lubią zakładać sukienki w swoje urodziny. Pomysł budzi kontrowersje za sprawą członka zarządu organizacji prowadzącej pieczę nad przedszkolami. Mowa o 86-letnim socjologu, który przez wielu rodaków nazywany jest adwokatem pedofilów. Na początku przyszłego roku na terenie berlińskiej dzielnicy Schöneberg rozpocznie działalność Miejsce Różnorodności Sudgraus. Obiekt będzie przyjazny środowisku LGBT. W budynku znajdą się m.in. wielopokoleniowy dom dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i interseksualnych, poradnie, świetlice, dom opieki, a także dwa przedszkola, różowego tygrysa i żółto-zielonej pantery. Do ostatnich z wymienionych placówek będą mogły uczęszczać zarówno dzieci par neutralnych płciowo oraz homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Promotorzy inicjatywy podkreślają, że przedszkola te nie będą odbiegały od standardowych. Zaznaczają jednak, że celem ich działalności będzie szerzenie wśród dzieci wiedzy na temat rodzin
godzin alternatywnych. Nasza koncepcja sama w sobie nie różni się znacząco od innych przedszkoli, po prostu chcemy, by styl życia osób należących do społeczności LGBT była bardziej widoczna. Na przykład na 10 klasycznych książek dla dzieci znajdą się u nas 3, których książę bierze ślub z księciem, dzieciom, które opuszczą nasze przedszkole, a w przyszłości nie będą osobami heteroseksualnymi, będzie w życiu łatwiej, tłumaczy nadzorujący projekt dyrektor zarządzający Berlińskiego Centrum Poradnictwa Gejowego Marcel de Groot, cytowany przez Bild. We wspomnianych placówkach znajduje się miejsce dla 93 dzieci. Wstępnych rejestracji dokonało już około 60 rodzin. Skontaktowało się z nimi kilkoro rodziców, których synowie lubią wkładać na urodziny sukienkę i spinki do włosów. Mają nadzieję, że spotka się tu u nas z większą akceptacją niż w innych przedszkolach, tłumaczy Marcel de Groot. Włodarze placówek podkreślają, że dzieci nie muszą jeszcze wiedzieć, czy będą gejami, lesbijkami czy hetero. Podkreślają, że zgłoszenia otrzymali zarówno od rodzin LGBT, jak i mieszkańców, którym po prostu odpowiadała lokalizacja. I informować wszystkich, że jebać PiS i jebać prawica. Związki partnerskie natychmiast! W Niemczech od zawsze było głośno z powodu LGBT. Może nie tak jak w Holandii i jeszcze kilku innych skrajnie lewicowo-tendencyjnych krajach, ale w Niemczech również ta dyskusja była znacznie wcześniej postawiona niż w Polsce. Niemieckie prawo gwarantuje ogólny zakaz dyskryminacji przez wzgląd na orientację czy tożsamość płciową. Został on zawarty w kodeksie karnym i obejmuje różne dziedziny życia, w tym w miejscu pracy. Na studia idzie się w młodym wieku, gdzie po drodze jeszcze kilka razy zmieniasz zdanie na temat swojej przyszłości. A tutaj już od najmłodszych lat mamy wpajać dziecku, że ono ma decydować, jakiej chce być płci w przyszłości. Dobrze wiemy, że osoby w tak młodym wieku, w wieku przedszkolnym, chłoną wszystko jak gąbka i uwierzą we wszystko, co ktoś im powie. Zwłaszcza autorytet, zwłaszcza rodzic czy nauczyciel w przedszkolu. Przecież ja również mam dzieci i doskonale wiem o tym, że jak coś powie, jak byli jeszcze w wieku przedszkolnym, jak coś powiedziała pani w przedszkolu, to było święte. To zawsze była prawda. A wychowanie ich od małego w przekonaniu, że to, że chłopiec chodzi w sukienkach, a dziewczynka może uważać się za chłopca i można mówić na nią Marian, jest wpajaniem temu dziecku zupełnie innych wartości, niż możliwe by miały w przyszłości same. Nie jest na pewno normalne to dla większości z nas, dla Polaków, ale jak widać, nasi zachodni sąsiedzi mają inne zdanie, kompletnie inne zdanie na ten temat. Ale wychodzi na to, że nie tylko w Niemczech próbują znormalizować takie sprawy już od wieku przedszkolnego. Kontakty zbliżeniowe, że tak to nazwijmy, dla algorytmów, bo w Hiszpanii lewicowa część partii jest za tym, aby dzieci mogły mieć relacje właśnie takie, z kim chcą. Do najbardziej hucznych obrad Parady Równości dochodzi właśnie też w Niemczech. To tam ludzie są najbardziej wolni i chronieni przez rząd ze swoimi poglądami, dlatego tak bardzo nie dziwi ten dość szalony pomysł. Jakby miało coś takiego powstać w Europie, to właśnie chyba w Niemczech. Napiszcie, co wy w ogóle sądzicie na ten temat, czy wysłalibyście swoje dzieci do takiego przedszkola i dlaczego nie, a my lecimy dalej. Tegoroczny mundial już za pasem. Będzie to pierwszy turniej tej rangi rozgrywany na Bliskim Wschodzie. Mnóstwo emocji budzi mundial w Katarze. We Francji już teraz jest głośno o protestach. Wiele miast podjęło decyzję o rezygnacji z montażu telebimów czy organizacji strefy kibica. Wiadomo, czym podyktowane są takie ruchy. Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczną się już 20 listopada. Kilka dużych miast we Francji ogłosiło tymczasem bojkot mundialu. Rezygnują ze stref kibica i telebimów do oglądania meczów. Kwestia wyników Francuzów na tym turnieju nie ma żadnego znaczenia. Decyzję we wspomnianej sprawie podjęto między innymi w Paryżu. Mamy kilka powodów, by nie organizować stref kibica. Chodzi o kwestie organizacyjne, środowiskowe, społeczne, ale i ramy czasowe, przekazał Pierre Rabadan, odpowiedzialny za sport w stolicy Francji. Paryżanie nie wyobrażają sobie stawiania telebimów na świeżym powietrzu w połowie grudnia. Ruchy Francuzów to forma protestów przeciwko złemu traktowaniu robotników w Katarze, ale i rodzaj walki z kryzysem energetycznym.
problem w czasach, gdy władze publicznie apelują o zmniejszenie zużycia energii. Uruchamianie telebimów byłoby nieporozumieniem. Mundial bojkotują też w Lille. Tamtejszy burmistrz Martin Aburi mówi o nonsensie w kontekście praw człowieka, środowiska i sportu. Benotti Payen, burmistrz Marsylii, spostrzegł natomiast, że Mistrzostwa Świata stopniowo przekształciły się w katastrofę ludzką i ekologiczną. W Mistrzostwach Świata 2022 pojemność stadionu zostanie zredukowana do 20 tysięcy miejsc. Największa impreza sportowa na świecie zbliża do nas wielkimi krokami. Lecz w tym przypadku nie będzie to wyglądać jak zazwyczaj. Przez problemy z energią, z jakimi zmaga się teraz Europa, kraje muszą zrezygnować z promocji i świętowania Mistrzostw Świata w piłkę nożną. Ucierpią na tym na pewno zagorzali fanatycy sportu, ale muszą brać też pod uwagę to, że rząd robi to z myślą o przyszłości naszego kraju. O problemy z energią na pewno nie martwią się gospodarze wydarzenia, czyli Katar, albowiem wszystkie stadiony w Katarze, na których zostaną rozegrane mecze Mistrzostw Świata, są wyposażone w ogromne klimatyzatory, które będą utrzymywały odpowiednią temperaturę na murawie chociażby. W ciągu dnia będzie rozgrywane to na stadionach po kilka meczów, co oznacza bardzo duże zużycie energii elektrycznej, co jak widać nie podoba się chociażby Francuzom. Warto również tutaj dodać, że stadiony w Katarze, które powstały tam tylko na tę konkretną imprezę, a po niej zostaną rozebrane, a kontenery, z których zostały zbudowane, zostaną dostarczone do słabo rozwiniętych państw w Afryce, gdzie otrzymają drugie życie, to również nie jest coś, co by podobało się Francuzom, którzy twierdzą, że do rozbiórki zostanie zastosowana tania siła robocza, która ciężko pracuje w gorącym kraju na sukces organizatora mistrzostw. Strefy kibica w krajach, gdzie piłka nożna jest stawiana na wysokim szczeblu, to nieodłączny element podczas Mistrzostw Świata czy Europy. Nadszedł czas, gdzie to wszystko może w końcu przełamać swój schemat. A to wszystko dzieje się na naszych oczach przez konflikty państwowe. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, a my lecimy dalej. More than twice as much payload as any other rocket in the world. It can launch things direct to Pluto. No stop needed. Hotels in the area are completely sold out. Parking lots are packed. Od minionej soboty wszyscy astronauci z załogi SpaceX Crew 5 przebywają na Florydzie. Już w najbliższą środę wsiadają do kapsuły Dragon Endurance, by za sprawą rakiety Falcon 9 polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Będzie to piąta załogowa misja realizowana w ramach NASA Comerical Crew Program i ósmy załogowy lot w historii SpaceX. Po raz pierwszy wśród załogantów startujących z terytorium Stanów Zjednoczonych znajdzie się osoba z Rosji. Jak wynika z informacji udostępnionej na blogu NASA, astronauci wystartują około godziny 19 czasu polskiego z Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie. Załogę SpaceX Crew 5 tworzą dwoje Amerykanów, Nicole Mann i Josh Kasada z NASA, Japonka Koichi Wahata z JAXA oraz Rosjanka Anna Kikina z Roskosmosu. W tym składzie astronauci zadokują do portu w module Harmony około 29 godzin po wystrzeleniu. Rozpoczynając w ten sposób swoją kilkumiesięczną misję, staną się zmiennikami dla czterech innych osób, które przebywają na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od 27 kwietnia. Anna Kikina z Roskosmosu będzie pierwszą kosmonautką na pokładzie kapsuły Dragon. Zapewniono jej miejsce na pokładzie rakiety startującej ze Stanów Zjednoczonych w ramach współpracy pomiędzy NASA a Rosyjską Agencją Kosmiczną. Dzięki niej przez wiele lat Amerykanie startowali na pokładzie Sojuzów z rosyjskiego kosmodromu w Kazachstanie. Mimo to lot okazuje się sensacyjny z uwagi na napięcie geopolityczne związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wygląda na to, że Rosjanom niestraszne jest latanie na miotłach, o których jeszcze kilka miesięcy temu w telewizyjnym wywiadzie wspomniał ówczesny szef Roskosmosu Jurij Rogozin. No i po raz kolejny widzimy, że gdy dochodzi do interesów, to wszystko inne schodzi na bok i liczy się ostateczny wynik współpracy. I tak mamy w tym przypadku. Szef Roskosmosu, spod którego szyldu Rosjanka wyrusza w kosmos ze SpaceX Ilona Muska, na początku rosyjskiej inwazji sam bardzo negatywnie wypowiadał się na temat miliardera i groził pociągnięciem go do odpowiedzialności za dostarczenie Ukrainie terminali sieci Starlink, nazywając to wsparciem nazistów z pułku Azow. Koniec końców na słowach się skończyła, współpraca jak widać przebiega pomyślnie i plan odbudowy, plan podboju kosmosu dalej trwa w najlepsze. Nieważne na pochodzenie astronautów i nieważne pod jakim szyldem startują.
Na dziś to by było tyle. Pamiętajcie, że wywiad z Krzysztofem Tytko jest już dostępny na kanale. Linki w opisie i przy pewnym komentarzu. Link również tutaj, dlatego koniecznie zajrzyjcie i koniecznie, jeśli zależy Wam na tym temacie, udostępniajcie go dalej, bo to właśnie działa na algorytmy najbardziej. Trzymajcie się ciepło. Ilość zasobów, które mamy pod ziemią, się nie zmienia, ale w czasie się zmienia cena. To nie jest wina ani wojny na Ukrainie, ani nie wina Unii Europejskiej. Przez dwie dekady będziemy najbogatszym społeczeństwem w Europie. Wszystkie nasze rządy to są rządy majonetkowe, to są rządy kolonizatorów, a nie polskiego społeczeństwa. Ja to muszę udowadniać jeszcze.